zaangażowali się w organizacyjne przygotowanie tego święta młodości. Stacji informują, że MSZ chce zmniejszyć jej budżet z 17 do 5 milionów złotych. Dodatkowo cięcia w budżecie TV Bielsat planuje także telewizja publiczna, właściciel stacji. To według kierownictwa stacji oznacza jej rychłą likwidację. Poseł Barbara Bartuś uważa, że nie ma obaw, aby naśrodacy na Białorusi nie mieli dostępu do polskiej stacji telewizyjnej. Jednocześnie zwraca uwagę, że telewizja publiczna przechodzi reorganizację. Telewizja Bielsat nadaje na Białorusi drogą satelitarną od 2007 roku. Do naszych rodaków praktycznie na całym świecie dociera telewizja Polonia. MSZ prowadzi rozmowy z telewizją polską na temat utworzenia kanału TVP Zagranica, której częścią mogłaby się stać TVP Polonia i Bielsat. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Na krańcach wschodnich i w Karpatach słaby śnieg. Temperatura maksymalna od minus 2, 0 stopni na północnym wschodzie, 0, 2 stopni w centrum do 3, 4 stopni na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr dziś przeważnie słaby, zmienny. Na północy kraju słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1030 hektopaskali i będzie się utrzymywać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Niedokończonych podejmiemy temat młodość w kościele i demokracji. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanna z Pallotyn. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maria o 21.30. Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. 30 grudnia w piątek obchodzimy święto świętej rodziny Pana Jezusa, Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa. Tego dnia na wspólną modlitwę zapraszamy szczególnie małżonków i całe rodziny. W czasie mszy świętych o godzinie 12 i 18 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po mszach świętych przejdziemy procesjonalnie do świętej rodziny na dziedzińcu kościoła, gdzie zawierzymy nasze rodziny świętej rodzinie. Następnie pragniemy rozpocząć nowy rok 2017 z Bożym błogosławieństwem. Dlatego zapraszamy w Sylwestra 31 grudnia na godzinę 23 na godzinę adorację Najświętszego Sakramentu. O 24.00 Eucharystia i specjalne błogosławieństwo dla zgromadzonych w świątyni. Uwaga! Mężczyzn zapraszamy na modlitewny dzień skupienia 14 stycznia, sobota. Program tego dnia będzie następujący. 11.30 różaniec w intencji uczestników spotkania, 12 Eucharystia z homilią, o godzinie 13 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O 14 konferencja na temat ojcostwa zakończona modlitwą do świętego Józefa. O godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy mężczyzn, ojców rodzin, wdowców i przedstawicieli młodzieży, wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć siły do mężnego wyznawania wiary. Bóg zapłać.
podziękować za współpracę. Niech Pan Jezus was wszystkich błogosławi. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Rząd pod skrzydłami. Nasz dziennik jako pierwszy prezentuje zdjęcia nowych rządowych samolotów. Można nawet zobaczyć wnętrze kokpitu. Długie ręce opozycji. Czego szukali posłowie Platformy w rzeczach polityków koalicji rządowej? Dlaczego wszystko fotografowali? Relikwie dla kierowców. Chcesz jeździć bezpiecznie? Każdy kierowca może otrzymać relikwie błogosławionych męczenników, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka. Szczegóły w naszym dzienniku. Upadek elit. Kiedyś wysługiwali się zaborcom, dziś również donoszą obcym na Polskę. Chcą zrywać Sejm i destabilizować państwo. Dlaczego to robią? Kim są współcześni targowiczanie? W naszym dzienniku analiza profesora Mieczysława Ryby. Od diety zależy moja forma. Poznaj sprawdzone sekrety zdrowia. Czy wiesz, jak działa propolis? Zadbaj o swoje zdrowie razem z naszym dziennikiem. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo w ojczyznach honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z mocy, która zrywa. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Czwartek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Przed nami pierwszy temat. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Joachima Brudzińskiego. Szczęść Boże, panie marszałku, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam, również serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj nie z Warszawy, a z innego Szczecina. Panie marszałku, Majdan, Ciamajdan, Pucz, Cyrk, Targowica, takie nazwy padają wobec tej rzeczywistości, która dzieje się na naszych oczach w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Opozycja w dalszym ciągu protestuje w sali plenarnej Sejmu. No tak, i tak jak przed wejściem na antenę usłyszałem, że dzisiaj nasz dziennik analizą i biurem profesora Mieczysława Ryby zastanawia się, co kieruje współczesnymi targowiczaniami. Z największą przyjemnością sięgnę po ten artykuł, bo rzeczywiście rodzi się takie pytanie, czy to głupota, nieroztropność, nieodpowiedzialność, czy od początku do końca bardzo precyzyjnie realizowany plan tych wszystkich, którzy Polsce źle życzą, bo po 89 roku, nawet za awantur, który miał miejsce w Sejmie, kiedy świętej pamięci Andrzej Leper stał na czele samoobrony, nawet wtedy, kiedy Platforma Obywatelska oddelegowała do awantur na krakowskim przedmieściu i w polskim parlamencie i w telewizjach radiowych i telewizyjnych człowieka o nazwisku Palikot, nawet wtedy nie posuwano się do takiej anarchii, do tak drastycznych wydarzeń, jak te, które miały miejsce przed świętami w Sejmie, kiedy wręcz fizycznie uniemożliwiono marszałkowi Sejmu prowadzenie obrad. Nie jest dla mnie żadną wątpliwością, że ten
przygotowany i rozpisany i przygotowany plan, plan, którego zamierzeniem i celem było odsunięcie demokratycznego rządu i większości parlamentarnej od władzy, jest planem, który wprowadza olbrzymią destrukcję i olbrzymie szkody. Szkody, które polska demokracja i my jako naród, jako społeczeństwo będziemy ponosili przez dziesięciolecia. To, jak dezawuuje się, jak szarga się święte miejsce polskiej demokracji, jakim jest parlament, tym całym, no, można powiedzieć wręcz cyrkiem, z którym mamy do czynienia przez te ostatnie dni. To, jak nie wahano się nawet naruszyć takiej świętości w dziejach historii naszego państwa, naszej kultury i cywilizacji, jakim są święta Bożego Narodzenia, Wigilia, kiedy urządzano te wszystkie fenomen szopki. To wszystko pokazuje, że ci ludzie są gotowi na wszystko. Nie ma dla nich świętości. Nie ma dla nich świętości świąt, rodziny. Nie ma dla nich świętości demokracji. Nie ma dla nich świętości kochanej, umiłowanej ojczyzny, bo to, jak dzisiaj dezawuje się polski Sejm, jak dezawuje się polski parlamentarzyst, jak dezawuje się i tak naprawdę obniża się autorytet polskiego posła, zacierają ręce. Oj, zacierają ręce ci wszyscy, którzy Polsce źle życzą, a ci, którzy, no, chciałbym wierzyć, być może naiwnie, że w swojej nieroztropności, bo nie chcę powiedzieć głupocie, są instrumentalnie do tego wykorzystywani, ciesząc się, że tymi swoimi wygłupami w tym świętym miejscu polskiej demokracji, jakim jest Sejm, za mównicą polskiego Sejmu, publikując te idiotyczne filmiki, te pożal się Boże wierszyki, te przemowy, to, że do końca nie zdają sobie sprawy, jakie będą tego konsekwencje, jakie tego będą konsekwencje dla polskiej demokracji, dla prestiżu i wizerunku polskiego państwa, bo jak ktoś chce, gdyby ktoś chciał napisać scenariusz, jak Polsce zaszkodzić, jak Polskę ośmieszyć, jak Polskę upokorzyć, no to właśnie byłby to scenariusz, który na naszych oczach jest od kilku dni realizowany. Panie marszałku, Ryszard Petru mówi, zablokujemy posiedzenie Sejmu. Dzisiaj także zbiera się klub Platformy Obywatelskiej, by podsumować dotychczasowy przebieg protestu na sali obrad Sejmu i omówić scenariusze na przyszłość. Natomiast lider PSL-u mówi, proponujemy, żeby kolejne posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia uchwały, na podstawie której Sejm jeszcze raz uznano by uchwalenie budżetu na sali kolumnowej. Ja cieszę się, że wśród opozycji totalnej, jak sama siebie lubi nazywać, a jak Andrzej Gwiazda Celnikom określa opozycji totalitarnej, no, pojawiają się głosy pewnego rozsądku. Nie chcę odnosić się szczegółowo do propozycji pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, bo szczegółowo się z nią nie zapoznałem, no, ale no, chciałbym wierzyć, że wśród przedstawicieli opozycji, wśród posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz 15, będą ludzie, którzy pójdą tutaj, bo chciałbym się powiedzieć, po rozum do głowy. Nie mam żadnych złudzeń co do Platformy Obywatelskiej i pana Petru, bo to ich zacietrzewienie, zapętlenie i te zapowiedzi jakby kolejnego, chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, łamania prawa. Mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński w swoim wywiadzie. Trzeba to podkreślać. Tutaj są wyczerpane znamiona popełnienia przestępstwa. To zablokowanie, uniemożliwienie prowadzenia obrad, to dążenie do obalenia demokratycznej władzy. W końcu ta fizyczna przemoc, z którą mieliśmy do czynienia wobec pań, panów, szczególnie pań posłanek, żeby przypomnieć tutaj to, co wydarzyło się 16 grudnia, kiedy wręcz fizycznie zaatakowano panią poseł Krystynę Pawłowicz, kiedy rzucano się na samochody kolumny rządowej, kiedy Sejm opuszczała pani premier Beata Szydło, również zachowania części tych, pożarcie Boże, posłów, którzy z tymi wyciągniętymi komórkami biegali po korytarzach sejmowych, naruszając integralność cielesną osób chronionych, najważniejszych w państwie, pani premier, ministrów, również pana prezesa Kaczyńskiego. Te zapowiedzi, że uniemożliwi się poruszanie się po Sejmie panu premierowi Kaczyńskiemu. No i w końcu to, o czym już opinia publiczna wie od wczoraj, dzięki nagraniom kamer sejmowych, jak traktowano rzeczy osobiste, dokumenty parlamentarzystów, panów posłów, którzy opuścili salę plenarną wskutek tej awantury, jak grzebano w tych dokumentach, fotografowano te dokumenty. I cóż tu powiedzieć, no, dla mnie największym takim zaskoczeniem jest to, jak część tak zwanych mediów mainstreamowych czy dziennikarzy
każdy próbuje to relatywizować i czyta wpisy, ech Boże, cóż się stało, wczoraj kanapki, dzisiaj torebki, no cóż w tym takiego nadzwyczajnego, Boże, chciałoby się tak pomyśleć, co pisano by, co mówiono by, gdyby takie zdarzenia miały miejsce wtedy, kiedy w Sejmie zasiadała chociażby właśnie wspomniana samoobrona. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co działoby się, gdyby to któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości dopuścił się tak haniebnych zachowań i czy wtedy też praca na Jamajce, jak mówił kiedyś Bronisław Komorowski, bo o tym pisała. My musimy z tego wyciągać wnioski. My musimy z tego wyciągać wnioski i nie dać sobie też wmówić, czy pozwolić wmówić właśnie, że oto jakieś tam ciamajdany, oto jakieś tam happeningi, oto jakieś tam wydarzenia śmieszne tutaj, prawda, jedna czy druga posłanka będzie się wykupiała i będzie nagrywała jakieś niezbyt gramotne wierszyki czy piosenki. No to taki swoistego rodzaju Hyde Park. To, co się dzieje, jest ciosem w serce polskiej demokracji. Jest ciosem w serce wizerunku państwa polskiego. Jest ciosem w serce prestiżu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Trzeba mieć tego świadomość i trzeba mieć też świadomość jednego. I chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie. Państwo polskie działa. Rząd polski działa. Większość parlamentarna jest. I niech nie myśli sobie pan Petru, niech nie myśli sobie pan Schetyna o tych, no, pożal się Boże, wykupiających się posłach, czy wystawiających sobie świadectwo tymi wszystkimi wierszykami, nawet nie chcę wspominać, czy piosneczkami. Muszą mieć świadomość jednego. Odpowiedzialności przed państwem polskim. To nie jest walka PiS-u z Platformą Obywatelską. To nie jest walka Prawa i Sprawiedliwości z Nowoczesną Petru. To jest walka o prestiż i wizerunek państwa polskiego. To jest walka o to, czy państwo polskie będzie państwem poważnym i ważnym, czy będzie państwem szarganym przez nieodpowiedzialne osoby. I my z tej walki nie ustąpimy. My nie cofniemy się ani o krok w walce o prestiż Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I muszą mieć świadomość tego ci, którzy, tak jak powiedziałem, w naiwności swojej i być może bardzo dużej naiwności w sposób nieroztropny i naiwny dają się wykorzystywać tym, którzy ten scenariusz rozpisali. Bo że został on rozpisany, że zostały naruszone bardzo poważne interesy, że po raz pierwszy po 1989 roku władza, która doszła dzięki obywatelom, dzięki Polakom, również dzięki słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwam i obiecała tym Polakom, że po raz pierwszy zadbamy o ich interesy, o ich budżety, o ich portfele, że nie będzie tak jak dotychczas, że ich kosztem, po ich plecach, po ich portfelach będą budowane fortuny, że przywrócimy elementarną sprawiedliwość. I kiedy zaczęliśmy to robić, no to proszę zobaczyć, co się dzieje. Proszę zobaczyć, do czego się posuwają. Blokada mównicy sejmowej, zapowiedź Majdanu, wzywanie do nieposłuszeństwa. Czy jest ktoś w stanie sobie wyobrazić analogiczną sytuację w demokratycznym państwie, w którymś z państw europejskich, że oto opozycja wzywa do nieposłuszeństwa policję, wojsko, służby mundurowe, że oto wzywa się do nieposłuszeństwa obywatelskiego urzędników, że oto wzywa się do bunta, wręcz do fizycznej agresji. Jak wczoraj usłyszałem jednego z byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to już jest walka fizyczna. Kto silniejszy, ten wygra. Kto będzie bardziej agresywny? I mówią to ludzie, którzy byli przez ostatnie lata wynoszeni na piedestał jako wzorce demokracji i praworządności w państwie. Musimy mieć tego świadomość. Musimy mieć tego świadomość i musimy też być pewni jednego. I chcę tutaj jak gdyby to powiedzieć bardzo wyraźnie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się ani o krok w walce o prestiż i majestat Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i o praworządność i o wolność. Bo to jest też walka o wolność. To jest też walka o to, żebyśmy żyli w państwie, w którym to Polacy będą decydowali o tym, jak ma to państwo wyglądać, jak ma być ułożony nasz dom, jak ma być ułożona nasza gospodarka. Proszę zwrócić uwagę, tak zwane udomowienie banków. Co poprzedziło całą tą awanturę w Sejmie? Powrót większości udziału w banku Pekao S.A. Co poprzedziło tę awanturę? Wzmocnienie polskich rodzin poprzez projekt 500+ dla każdej polskiej rodziny. Ile w polskich domach dzisiaj zostało zakupionych prezentów pod choinkę, nie z tak zwanych pożyczek lichwiarskich, które zostały uderzone tym, że tak zwanych parabanków, że te pieniądze znalazły się w portfelach polskich rodzin i tym samym ich zyski dramatycznie spadły. I mało tego, jest jeszcze zapowiedź działań
ustawy antylichwiarskiej. Zapowiedź, o czym ogłosił pan prezes Jarosław Kaczyński w Białej Podlaskiej, że rusza projekt Mieszkanie Plus, że polskie rodziny nie będą już niewolnikami kredytów frankowych, do których namawiał pan Petru, że nie będzie sytuacji, że człowiek będzie skazany dożywotnio, nawet jego dzieci, na spłacanie kredytów w sposób sztucznie wypompowany. To jest istota rzeczy, to jest istota walki. Lobby deweloperskie, które buduje mieszkania z kilkusetkrotnym przebiciem. Wiadomym jest, że można wybudować metr mieszkania w zależności od lokalizacji od 1700 zł do 2200 zł. A mieszkania są sprzedawane od 8000 zł do nawet 12-14 tysięcy zł w dużych miastach. To pokazuje, gdzie jest ta prawdziwa oś sporu. Żebyśmy sobie nie dali wmówić, że tu chodzi o wolność mediów w polskim Sejmie. Albo że niekonstytucyjne czy nieregulaminowe działanie marszałka Sejmu. No chyba ktoś o, że tak powiem, bardzo małym rozumie, bardzo małym, mniejszym niż Kubuś Puchatek, byłby w stanie uwierzyć, że cała ta awantura w Sejmie to awantura o posła Szczerby, czy o wolność mediów, czy wolne media w polskim Sejmie. Prawdziwą istotą rzeczy tego sporu jest przede wszystkim to, że od roku w Polsce jest rząd w pełni suwerenny, kierujący się tylko i wyłącznie polską, podkreślam, polską racją stanu, a nie interesami jednego, drugiego, czy sąsiada, czy ponadnarodowych korporacji, instytucji finansowych, i tak można by wymieniać i wymieniać. Skończył się złoty czas dla różnego rodzaju oligarchów, których majątki rosły tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieli dostęp do ucha polityków, i stąd taka walka. Kończy się też czas tak zwanego rządu dusz jednych czy drugich ośrodków medialnych, bo okazuje się, że jak musieli zderzyć się z wolnym rynkiem, to nie są to geniusze biznesu, bo pochylą się ku upadkowi. Jak byli futrowani przez lata z pieniędzy budżetowych, państwowych, to sobie mogli wtedy tworzyć różnego rodzaju świata roić, że oto sformułują duszę nowego obywatela, nowego człowieka, że zostanie wyrugowana rodzina, wartości chrześcijańskie, że zredukuje się Polaków tylko i wyłącznie do taniej siły wytwórczej i takiego rezerwuaru wiecznych zysków. Otóż podjęliśmy działania mające na celu budowę prestiż i siłę również polskiej gospodarki, odbudowę polskiego przemysłu, postawienie na polską energetykę, na polskie kopalnie, polskie stocznie. No i mamy odpowiedź. Mamy regularną w tej chwili anarchię w państwie. Ale chcę powiedzieć, nie cofniemy się ani o krok. Mamy mandat demokratyczny od obywateli i będziemy zabiegać o to. Chce nas opozycja odsunąć od władzy? Proszę bardzo. Proszę bardzo, ale przy urnie wyborczej. A my się zastraszyć nie damy zapowiedzią Petru, że on będzie blokował polski Sejm. Chce konfrontacji, chce anarchii. Musi się liczyć też z tym, że w demokratycznym państwie prawo będzie respektowane i przestrzegane. Również wobec tych, którzy to prawo będą łamać. Panie marszałku, co rusz opozycja wyprowadza ludzi na ulicę, także w mediach społecznościowych. Pokazały się różnego rodzaju informacje, tak zwane także wydarzenia informujące o różnego rodzaju marszach, które mają się odbyć w Warszawie. Marsze dotyczące poparcia dla rządu pani premier Beaty Szydło, dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość jakiś z tych marszów organizuje? Bo tych informacji jest bardzo wiele. Tak, i właśnie chciałbym, korzystając z takiej możliwości, okazji, powiedzieć bardzo wyraźnie. Jesteśmy wdzięczni, jesteśmy z całego serca wdzięczni tym wszystkim, bo takie sygnały dostajemy z całej Polski, którzy chcą, którzy mają taką potrzebę pokazania. Jestem wdzięczny również panu przewodniczącemu NSZZ Solidarność Piotrowi Dudzie, który powiedział, że jak tak zwani kociarze chcą, to możemy się policzyć i że zostaną przykryci czapkami. Nie mam żadnych złudzeń ani wątpliwości, że rzeczywiście tak będzie, bo te wszystkie awantury, co jest też ważne, to trzeba też Polakom powiedzieć, żeby tutaj nie mieli jakichś rozterek w sercu, bo oczywiście media mętnego nurtu realizują przekaz telewizyjny tak, jakby ich tam były dziesiątki tysięcy. W porywach ich protestach pod Trybunałem Konstytucyjnym czy przed Sejmem było ich od półtora tam do góra 2000 osób, więc to nie są tłumy. I rzeczywiście jest tak, że wielu Polaków z całej Polski, również w Warszawie, mówią: wyjdźmy na ulicę, pokażmy
nasze poparcie. Mówiłem o tym na krakowskim przedmieściu. Oczywiście było to też manipulowane, bo mówiłem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to nie zawahamy się poprosić państwa o poparcie. Media mętnego nurtu zaczęły manipulować. O, Brudziński powiedział, nie zawahamy się, dodając, że no, nie wiadomo, co ma się za tym kryć, że to czołgi, czy wojsko na ulicę wyprowadzimy. Nie, my nie zawahamy się odwołać do tych, dzięki którym rządzimy, dzięki którym uzyskaliśmy większość w polskim parlamencie. Ale będzie to wtedy bardzo wyraźnie ogłoszone, więc te wszystkie inicjatywy, które dzisiaj się pojawiają na portalach społecznościowych, na Facebookach, również z użyciem loga Prawa i Sprawiedliwości, są, no, chcę wierzyć, że w dobrej wierze, inicjatywami ludzi indywidualnych, ale też miejmy tutaj roztropność, bo wiedzmy, że oni będą różnego rodzaju sztuczek się łapać, będą próbowali też demotywować, demobilizować. Ktoś tam krzyknie i później będą, od wyszła garstka, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma poparcia. Każdy z Polaków, jeżeli taką decyzję podejmą środowiska, które już zapowiedziały, że skrzykną się i rzeczywiście na ulicach się policzymy. Środowiska niepodległościowe, środowiska związków zawodowych, również wiem o tym, bo dzwonią i kontaktują się ze mną przedstawiciele rodziny Radia Maryja. Również oczywiście działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie to bardzo wyraźnie ogłoszone. I wtedy będzie wskazane miejsce, data i godzina. Dzisiaj te informacje, które się pojawiają w różnego rodzaju portalach społecznościowych, są tylko i wyłącznie albo dezinformacją, albo jakąś inicjatywą ludzi, którzy poruszeni próbują coś zorganizować. Ale nie marnujmy też sił ani środków. Jestem o tym przekonany, że już w niedługim czasie, mówił o tym i pan prezes Jarosław Kaczyński, wspominał o tym również, wspominają o tym przedstawiciele różnych środowisk, organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych. Jeżeli taka decyzja zapadnie, jeżeli te stowarzyszenia, organizacje podejmą taką decyzję, włączy się w to również Prawo i Sprawiedliwość, wierzę w to głęboko, będę prosił o to z całego serca, żeby włączyło się również to środowisko rodziny Radia Maryja, Solidarności, innych stowarzyszeń, organizacji niepodległościowych i wtedy rzeczywiście poprosimy, żeby spotkać się w Warszawie i się policzymy. I pokażemy tym wszystkim, dla których Polska to takie radziwiłowskie sukno, które należy targać w zależności od tego, jak postrzegają swoje interesy, że dla nas ojczyzna jest świętością i że my dla tej ojczyzny, naszej kochanej ojczyzny Rzeczpospolitej, nie zawahamy się również stanąć w jej obronie. W obronie jej ładu, ale i prestiżu, bo chcę to powtórzyć po raz kolejny. To, z czym mamy od kilku dni do czynienia, to jest przede wszystkim cios w serce i powagę majestatu Rzeczpospolitej. To, co wyrabiają ludzie, którzy również uzyskali swój mandat z rąk polskich obywateli. Parlamentarzyści Platformy i Nowoczesnej. To, jaki obraz polskiego Sejmu i polskiego posła pokazują, chociażby tym gmeraniem w rzeczach swoich koleżanek i kolegów na sali sejmowej, fotografowaniem tych rzeczy, rzucaniem się na posłów i posłanki z tymi telefonami, naruszaniem integralności cielesnej. To jest cios w prestiż i w majestat Rzeczpospolitej. I za to będą kiedyś przed nie tylko Sądem Najwyższym, ale i również przed Polakami odpowiedzieć. Bo jest to, nie waham się powiedzieć, wręcz zbrodnia zadana majestatowi Rzeczpospolitej. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję oczywiście za spotkanie na antenie Radia Maryja. I co ważne, będziemy oczekiwali na oficjalny sygnał, informację dotyczącą ewentualnego marszu, który będzie organizowany w Warszawie. Tak, będzie taki sygnał, będzie wyraźny. Wtedy poprosimy różne media, ośrodki medialne, aby o tym powiadomić i będzie to ogłoszone na tyle wyraźnie, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że rzeczywiście jest to ten marsz i ten moment, ten dzień, ta godzina, gdzie będziemy musieli być w Warszawie razem, aby pokazać, że Polacy w walce o majestat, prestiż, bezpieczeństwo i godność własnej ojczyzny nie zawahają się stanąć ramię w ramię, żeby pokazać tym wszystkim, którzy ten majestat chcą niszczyć i dezawuować, że nigdy naszej zgody na to nie będzie. Bóg zapłać z całego serca ojcu, a korzystając też z okazji, bo rok już ten zmierza ku końcowi, wszystkim pracownikom, ojcom, całej rodziny Radia Maryja, Telewizji Trwam, przede wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom chciałbym złożyć serca płynące życzenia szczęśliwego nowego roku, a naszym wrogom i tym, którzy Polsce źle życzą,
serdecznie. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, panem Joachimem Brudzińskim. Na antenie Radia Maria księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca. Szczęść Boże, księże profesorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie ojcu i wszystkim radiosłuchaczom. Z niepokojem patrzymy, księże profesorze, na to, co dzieje się w Polsce. Niektórzy mówią wprost, że jest to podpalanie Polski, eskalacja konfliktu podsycanego przez opozycję. Także bardzo wiele słów zatroskania zostało wypowiedzianych przez pasterzy Kościoła w Polsce podczas tegorocznych bożonarodzeniowych pasterek. Rzeczywiście powodów do niepokoju jest bardzo dużo. To, co obserwujemy w chwili obecnej, to jest rzeczywiście nie tyle trak i farsa, chociaż zewnętrznie tak może to wyglądać, ale jest to rzeczywistość niezwykle dramatyczna. To jest faktycznie sytuacja podpalania wspólnego domu, jakim jest Polska, rujnowania systemu wartości, który usiłuje się w tej chwili w Polsce zbudować. I dlatego też nie może dziwić to, a raczej zasługuje na wielki szacunek i wdzięczność to, co zostało wypowiedziane w ostatnich dniach świątecznych, w ostatnich właśnie dniach przez usta pasterzy Kościoła, ale także przez, myślę, usta wielu duchownych w Polsce na temat obecnej sytuacji. To jest po prostu obowiązek Kościoła, tak jak mówimy, powtarzając słowa Jana Pawła II, że człowiek jest drogą Kościoła, że rodzina jest drogą Kościoła. Powiedziałbym, parafrazując, że Polska jest także drogą Kościoła w Polsce. To jest nasza ojczyzna i to, co podkreślał też ksiądz arcybiskup metropolita Marek Jędraszewski w swojej homilii. Polska zasługuje na szczególny szacunek, na szczególną cześć, bo to jest nasza matka. Przywoływał oczywiście w ten sposób słowa Jana Pawła II z 83 roku, te niezapomniane słowa wypowiedziane w okresie bardzo dramatycznej historii Polski, jaką był okres stanu wojennego. Księże profesorze, jakie działania my jako Polacy i ludzie wierzący w tej sytuacji musimy podjąć? Oczywiście, że pierwszym podstawowym zadaniem dla nas katolików pozostaje modlitwa. To jest rzecz niezwykle istotna. Wiemy, że w niektórych kościołach, na przykład w kościele częstochowskim, na wniosek księdza arcybiskupa Masława D. pozostały wprowadzone po mszach świętych modlitwy za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Mówię tutaj o jednym z na pewno licznych przykładów, ale takim, który został odnotowany. Oczywiście on został też odnotowany przez niektóre media liberalne jako jako wydarzenie gorszące, jako wydarzenie wręcz skandaliczne. Tymczasem rzeczywiście jesteśmy po prostu w takiej sytuacji, w której modlitwa za ojczyznę staje się naszą zarówno wspólnotową, jak i indywidualną powinnością. To jest, powiedziałbym, rzecz podstawowa i pierwsza. To jest modlitwa za ojczyznę, ale to jest także modlitwa w konsekwencji za nasz rząd, za pana prezydenta, którzy stoją na czele naszego państwa. I nie jest to znowu żadne działanie jakieś politykujące czy upolitycznienie Kościoła, to jest działanie na rzecz dobra wspólnego. No konia z rzędem temu, kto przekona mnie, czy przekona ludzi zdrowomyślących, że rząd polski nie działa na rzecz dobra wspólnego naszej ojczyzny, że w jego działaniach wyczuwamy jakąś przewagę prywaty nad dobrem wspólnym. No takich oczywiście stwierdzeń nie można stawiać, wręcz przeciwnie, widzimy, jak bardzo ten rząd usiłuje przywrócić zarówno dobre imię Polski w świecie, jej godność, jej pozycję, jak bardzo przede wszystkim troszczy się o to, co jest przedmiotem, podstawowym przedmiotem polityki społecznej każdego państwa. Ja pozwolę sobie przypomnieć takie jedno krótkie zdanie z przemówienia Jana Pawła II w polskim parlamencie, kiedy właśnie papież życzył właśnie polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie.
wychowanie młodego pokolenia, reguluje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. No można by było, ktoś mógłby powiedzieć, nie znając autora tych słów, że jest to program obecnego rządu polskiego, ale to jest program autentycznie katolickiej nauki społecznej zatroskanej o dobro wspólne. Wracam do myśli, módlmy się generalnie za ojczyznę, ale módlmy się także za polskie władze, polskiego prezydenta i polski rząd, ale także miejmy świadomość tego, że w obliczu tej eskalacji, która się pojawia, być może zaistnieje taka potrzeba, że będziemy musieli w sposób aktywny zaprotestować przeciwko tej degradacji, dewastacji państwa polskiego, jaka dokonuje się ze strony opozycji wobec Polski, bo to nie jest opozycja dla rządu czy wobec rządu, to jest opozycja wobec Polski. My musimy Polski bronić zarówno naszą modlitwą, naszymi słowami, ale jeżeli zajdzie potrzeba, także czynem. Księże profesorze, opozycja totalna, bo tak o niej już teraz się mówi, przepuściła także ogień krytyki pod adresem Kościoła, który miesza się do polityki. Skąd my znamy tą narrację? Oczywiście no, znamy ją doskonale z czasów komunistycznych, z czasów, w których była bardzo jasna polaryzacja my i oni. Ja myślę, że opozycja sama właściwie przypomina nam charakter obecnej rzeczywistości. Z jednej strony są pewne siły w Polsce, no właśnie siły rządzące, to jest też ta kwalifikowana większość społeczeństwa, która wybrała obecny rząd. To jest także Kościół katolicki, który ma niezbywalne prawo i obowiązek stać po stronie demokracji budowanej w oparciu o wartości. I to jesteśmy my. A z drugiej strony są oni, czyli cała ta grupa ludzi, która stanowi opozycję wobec Polski, stanowi opozycję wrogą także Kościołowi. I tu od razu pozwolę sobie na taki drobny aneks. Niejednokrotnie słyszymy, że przecież w tamtej grupie są katolicy, że wśród tych posłów opozycji są właśnie ludzie przynależący do Kościoła. Otóż ja bym bardzo serdecznie prosił, nie mylmy pojęć, nie szargajmy pojęciem Kościoła i katolicyzmu. To są naprawdę święte pojęcia, to są naprawdę pojęcia, które określają naszą tożsamość. I ja sobie absolutnie nie życzę i myślę, że my wszyscy jako katolicy przynależący do Kościoła, zgadzający się, uznający jego doktrynę, starający się żyć według tej doktryny, nie życzymy sobie, żeby katolikiem był nazwany człowiek, który być może przybłąka się raz czy drugi do Kościoła, ale z drugiej strony publicznie na przykład nawołuje do konstrukcji państwa świeckiego, a więc takiego, w którego przestrzeni życia publicznego Kościół będzie wyrzucony, będzie po prostu nieobecny. To nie są katolicy, to są ludzie wrodzy katolicyzmowi i wrodzy zarazem Polsce, a więc mamy, no powiedziałbym, właśnie opozycję znowu zbudowaną tak, jak niestety kilkadziesiąt lat temu. Opozycję, w której Kościół rzeczywiście znowu został wezwany do tego, aby zajął bardzo konkretne stanowisko i aby znowu po prostu pomagał tym wszystkim, którym na sercu leży dobro wspólne naszej ojczyzny. I do tego, księże profesorze, smutnym stał się fakt, że to właśnie święta Bożego Narodzenia, ten szczególny czas, został także wykorzystany do eskalacji tego konfliktu. Rzeczywiście tak. Ja zastanawiając się w tym roku nad świętami Bożego Narodzenia, myślałem między innymi o takich dwóch elementach. Komu Chrystus się objawia na początku swojego życia ziemskiego? Objawia się oczywiście w swojej rodzinie, objawia się Maryi i Józefowi, co jest rzeczą naturalną, ale później objawia się pasterzom, którzy wiernie trzymali straż nocną, a więc byli ludźmi uczciwej pracy, ludźmi wierności wykonywanym obowiązkom. I dalej objawia się mędrcom, a więc ludziom szukającym prawdy. Problemem jest właśnie to, że te święta pokazały nam, że część tak zwanej elity politycznej naszego kraju to są ludzie, którzy z jednej strony absolutnie robią sobie kpiny ze swoich obowiązków zawodowych, bo takimi obowiązkami są obowiązki posła, robią sobie happeningi, robią sobie po prostu żarty i kpiny z tego, co powinno być ich służbą społeczeństwu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa natomiast, no właśnie są to ludzie, którzy
wyłączają sobie zdolność rozumu, szukania prawdy, poznawania prawdy, którzy po prostu wikłają się w pewne gierki koniunkturalne i utylitarne, które nie mają nic wspólnego z poszukiwaniem prawdy. I w takiej oczywiście przestrzeni no nie ma miejsca na Boga, jest miejsce na Wigilię z pasztetem przepijanym, no nie wiem już dokładnie czym i nie chcę tego wiedzieć, ale to jest szarganie rzeczywiście, z jednej strony szarganie tej świętej rzeczywistości, jaką stanowią święta Bożego Narodzenia, ale co jest jeszcze gorsze, to jest pozbawianie się przez tych ludzi realnej możliwości spotkania Chrystusa, który rodzi się także dla nich człowiekiem, rodzi się po to, aby zmienić ich i nasze życie, po prostu wypełnić je swoją boskością. To jest rezygnowanie z bezcennej szansy, która w tych dniach się pojawiła dla nas wszystkich, a z której część z Polaków dobrowolnie, w sposób nieprzymuszony, w sposób bardzo arogancki po prostu zrezygnowała. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za ten komentarz i już noworocznie także pozdrawiamy w imieniu całej rodziny Radia Maryja, życząc błogosławionego Nowego Roku. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Wzajemniam najszczerzej, dziękuję z Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Pawłem Bortkiewiczem, Chrystusowcem. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis, panią Lidię Kochanowicz. Szczęść Boże, pani dyrektor, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże. Pani dyrektor, w aktualnościach dnia chcemy przypomnieć, jak czynimy to co roku, o tej wielkiej szansie, jaką jest możliwość odpisania 1% podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Tak, ojcze, taka szansa istnieje, ale myślę, że o tym możemy mówić już w nowym roku, ponieważ ten 1% na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość odpisujemy z naszych podatków, czyli w naszych rozliczeniach podatkowych za rok 2016 tym razem i będziemy się do tego przygotowywać. Natomiast teraz jeszcze zostało kilka dni starego roku, kiedy możemy jako osoby, które prowadzą na przykład działalność gospodarczą, ale również osoby fizyczne, ale też przedsiębiorcy, którzy mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, mogą jeszcze do końca tego roku przekazać 6 albo 10% w zależności od tego, jaką są organizacją, dochodu przed opodatkowaniem. I to jest zupełnie jakby druga możliwość, którą ustawodawca nam dał, czyli w tym roku możemy jeszcze z naszych dochodów przekazać pewną kwotę na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, bądź na rzecz Fundacji Solidarności. I to są środki, które musimy konkretnie wpłacić na konto fundacji w danym roku. I te środki możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, ale warunek musimy je fizycznie przekazać w tym roku na konto. I taką szansę jeszcze mamy do 31 grudnia. I o to też, o tym też musimy mówić i zachęcać Państwa do tego bardzo chcemy, żeby z tej szansy skorzystać, bo każdy grosz i wszystkie środki się liczą, żebyśmy mogli realizować ważne dla Polski zadania. Natomiast jeżeli chodzi o 1% podatku, to tutaj, tak jak powiedziałam, będziemy to mogli robić od 1 stycznia 2017 roku, to znaczy wtedy, kiedy będziemy składać nasze zeznania podatkowe do urzędów skarbowych i wtedy właśnie możemy wskazać, tak jak i w latach poprzednich, kogo chcemy wesprzeć i jaki cel chcemy wesprzeć i wtedy w naszych deklaracjach podatkowych będziemy prosić o wskazanie Fundacji Nasza Przyszłość. Wtedy tylko musimy wskazać numer KRS Fundacji i to jest wystarczające, żeby konkretny urząd skarbowy przekazał środki na rzecz właśnie Fundacji Nasza Przyszłość. Pani dyrektor, dlaczego warto przekazać ten 1%? Może warto wspomnieć o niektórych przedsięwzięciach, które właśnie dzięki temu 1% udało się zrealizować. No, Fundacja zrealizowała bardzo wiele pięknych, szczytnych celów. Przede wszystkim to, o czym mówimy. Dla nas najważniejsze są dzieci.
ważniejsze. I również chodzi o to, żeby uświadamiać młodzieży, dzieciom i młodzieży, jakie czyhają na nie niebezpieczeństwa i jak mogą być manipulowani, jeżeli chodzi o media. Realizowaliśmy takie przedsięwzięcia, jak na przykład warsztaty dla dzieci i młodzieży, takie wyjazdowe. Odwiedziliśmy kilkadziesiąt miejsc w Polsce i takie warsztaty zorganizowaliśmy dla chyba kilku tysięcy młodych osób, pokazując właśnie, w jaki sposób media manipulują informacją. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli to rozróżnić. Oczywiście też wspieramy domy opieki, hospicja, domy dziecka. Mamy takie trzy placówki, którymi się szczególnie opiekujemy i wspieramy ich zarówno finansowo, ale też nasza młodzież właśnie ze Szczecinka, Fundacja Naszej Przyszłości, Nasza Przyszłość, która prowadzi gimnazjum i liceum, odwiedza te miejsca ze swoimi programami, z muzyką, ze słowem dobrym, sztuką. I to jest też takie ważne, że młodzież nie tylko wspiera finansowo, ale również poświęca swój czas właśnie tym ludziom. No i bardzo ważną sprawą, którą żeśmy zrealizowali w 2016 roku, a którą mam nadzieję będziemy mogli wszyscy zobaczyć w roku 2017, to jest film, który zrealizowała Młodzież Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej Zerwany Kłos. Właśnie on został zrealizowany dzięki środkom zebranym w ubiegłym roku z 1%. Myślę, że to jest przepiękne przedsięwzięcie, ponieważ takich filmów chrześcijańskich o takich wartościach jest bardzo mało. I no, to było takie jakby największe przedsięwzięcie, które Fundacja Nasza Przyszłość zrealizowała. Czyli pani dyrektor, zastanawiamy się i działamy. Myślę, że się zastanówmy i działajmy bardzo szybko, tak jak powiedziałam, i w przyszłym roku, ale jeszcze i w tym też spróbujmy jeszcze być może jakieś środki dla jednej i drugiej fundacji przekazać, jeżeli oczywiście możemy. Tutaj to jest ten apel w tym środku do przedsiębiorców, głównie do tych, którzy mają, tak jak powiedziałam, spółki prawa handlowego, można skorzystać i 10% swojego dochodu przed opodatkowaniem jeszcze na rzecz fundacji przekazać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy jeszcze oczywiście do tematu powracać. Pozdrawiam serdecznie panią dyrektor. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z dyrektorem finansowym Fundacji Lux Veritatis, panią Lidią Kochanowicz. Drodzy państwo, dosłownie przed chwilą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakończyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Na konferencji prasowej pani premier podsumowała wydarzenia mijającego roku. Dzień dobry państwu. Przed chwilą zakończyło się ostatnie w tym roku posiedzenie rządu. Przyjęte zostały kolejne ważne ustawy, które mają przede wszystkim wspierać polskie rodziny, które mają również zapewnić Polsce rozwój gospodarczy. To, czym przez cały rok zajmowała się Rada Ministrów, czym przez cały rok zajmował się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi dzisiaj przyjęliśmy zmianę ustawy, która ułatwi ściąganie alimentów tym, którzy uchylają się od tego obowiązku w stosunku do swoich dzieci i również utrudni uchylanie się przed tym obowiązkiem. To jest ważne rozwiązanie, ważna zmiana, która mieści się między innymi właśnie w tym cyklu ustaw prorodzinnych, które zostały wprowadzone w tym roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I warto powiedzieć i przypomnieć, co wydarzyło się w ciągu tych 12 miesięcy, jakie zmiany zostały wprowadzone. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość przez całe 12 miesięcy zajmowało się sprawami zwykłych obywateli, zwykłych Polaków. To, do czego zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej, co stało się również podstawą programu Prawa i Sprawiedliwości, w tej chwili realizowanego przez rząd, to były te najważniejsze kwestie, które były wprowadzane w ciągu całego 2016 roku. Chcę przypomnieć, że w ramach tych projektów prorodzinnych, tych projektów, które przywracały godne życie polskim rodzinom, które wprowadzały stabilizację w funkcjonowaniu polskich rodzin, warto wymienić takie programy jak program Rodzina 500+, jak program Mieszkanie+.
minimalna płaca 2000 zł, minimalna emerytura 1000 zł, minimalna stawka godzinowa 12 tysięcy zł, zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, czy też projekty ustaw, które spowodowały, że nie ma już w tej chwili procederu odbierania rodzinom dzieci tylko i wyłącznie z powodu niskich dochodów, darmowe leki dla seniorów, program 75 plus dzisiejszy program właśnie związany z ściągalnością alimentów, rejestr pedofilów, emerytury, wiek emerytalny, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego 60-65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. To są te najważniejsze ustawy, najważniejsze programy związane właśnie z poprawą funkcjonowania i godnego życia dla polskich rodzin, stabilizacji tych rodzin i wreszcie rynkiem pracownika, czym dzisiaj możemy się szczycić. Mamy najniższe od 25 lat bezrobocie w Polsce. To jest również bardzo ważna informacja. Ale nie tylko programy prorodzinne, nie tylko ustawy prorodzinne były w tym roku wprowadzane w życie i przygotowane przez rząd i przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, bo wiele z tych projektów, wiele z tych programów dotyczyło rozwoju. Przypomnę Państwu, że między innymi w Radzie Ministrów została podjęta decyzja o utworzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów właśnie po to, ażeby programy i projekty prorozwojowe, program odpowiedzialnego rozwoju przygotowany przez premiera Morawieckiego, mogły być szybciej, lepiej i skuteczniej wprowadzane w życie. I Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmuje się w tej chwili wprowadzaniem już przygotowaniem konkretnych rozwiązań, które są przyjmowane i będą również realizowane w przyszłym roku. Bo tak jak już wcześniej wielokrotnie zaznaczałam, ten rok był przede wszystkim pod znakiem rodziny, wspierania polskich rodzin. Oczywiście to wsparcie będzie również i kontynuowane w przyszłym, ale tym najważniejszym, priorytetowym działaniem przyszłorocznym polskiego rządu będzie rozwój i gospodarka. I to jest ten priorytet, który numer jeden. Ale warto dzisiaj przypomnieć też i o rzeczach, które już w ramach tego komponentu rozwoju zostały wprowadzone. Tutaj trzeba mówić między innymi o rozwiązaniach wprowadzonych dla polskich rolników. Ochrona ziemi, wypłaty unijnych dopłat, wcześniejsze decyzje, które pozwoliły na to, żeby około 10 miliardów złotych trafiło na konta rolników jeszcze w tym roku, czy też wreszcie sprzedaż własnych produktów, ochrona polskiej marki, czy ubezpieczenia rolnicze. To jest realna pomoc, która została skierowana na polską wieś. Jeżeli do tego dołożymy, że dołożymy informację, iż większa część tych środków, które zostały wypłacone w ramach programu 500+, właśnie znalazła się w rodzinach mieszkających na wsi, to pokazuje skalę pomocy i skalę wsparcia dla polskiej wsi, którą w tym roku została przekazana. Ważna informacja dotycząca również kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, repolonizacja banków. Ten proces został również przez nas rozpoczęty i będzie kontynuowany. Mamy tutaj również bardzo dużo osiągnięć, jeżeli chodzi o odbudowę polskiego przemysłu. Przykładem mogą być zakłady Autosan, ale mogą być również zakłady w Stalowej Woli i oparcie wyposażenia polskiej armii, decyzje podjęte między innymi przez ministra obrony, ażeby wyposażenie i sprzęt dla polskiej armii kupować i produkować w polskich zakładach zbrojeniowych. To są bardzo ważne decyzje, które wspierają nie tylko armię, ale są tym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Przypomnę również ustawę stoczniową, która pozwala na odbudowanie polskiego przemysłu stoczniowego. Rozpoczęliśmy przekop Mierzei Wiślanej, został również uruchomiony gazoport. To są bardzo istotne kwestie dotyczące przemysłu i reindustrializacji. Ale warto też przypomnieć o obniżeniu CIT-u dla mikroprzedsiębiorców. Warto powiedzieć też o reformie górnictwa, która ma za zadanie odbudowę potencjału polskiego górnictwa. I tak jak wielokrotnie również było przez ministrów
energii podkreślamy. Ja również o tym mówiłam. Zależy nam na tym, aby polskie górnictwo było nowoczesne, a żeby było konkurencyjne i przede wszystkim było gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wprowadzony został również przez rząd pakiet dla przedsiębiorców, 100 zmian, które są już po części przyjęte przez Sejm. Część tych zmian jest w tej chwili już procedowana w Sejmie. Konstytucja dla biznesu, ważne decyzje dotyczące infrastruktury drogowej, między innymi Via Baltica, Via Carpatia, to są drogi, to są szlaki komunikacyjne otwierające nas również na południe Europy. To jest również współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale też i naszych sąsiadów właśnie przy realizacji ważnych zadań infrastrukturalnych. Ten rok upłynął również pod znakiem bezpieczeństwa. Ja przypomnę Państwu ważne wydarzenie, szczyt NATO w Polsce, w Warszawie, tutaj w Warszawie, świetnie organizacyjnie przeprowadzony, ale dzisiaj przede wszystkim wszyscy mówią o tym, jakie zostały tutaj podjęte ustalenia. Wzmocnienie, realne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Te decyzje, które na szczycie NATO w Warszawie zapadły, podnoszą bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całego naszego regionu. I już wkrótce zostanie wdrożona w życie ich realizacja zaraz na początku przyszłego roku. To jest również czas powstania obrony terytorialnej, odbudowa, tak jak już wcześniej mówiłam, polskiego przemysłu obronnego, ale też trzeba powiedzieć, że ogromne osiągnięcie Ministerstwa Obrony Narodowej, przywracanie pamięci żołnierzy wyklętych, polityka historyczna, przywracanie pamięci tych, którzy przez dziesiątki lat byli wymazywani z kart historii Polski. I wreszcie, mówiąc o bezpieczeństwie, nie sposób nie wspomnieć o modernizacji służb mundurowych, o przywracaniu posterunków policji w małych miejscowościach, czyli to wszystko, co realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Muszę też w kilku zdaniach opowiedzieć, odnieść się do wydarzeń w ramach polityki zagranicznej. To był rok niełatwy, nie tylko z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, ale też tego, co dzieje się w Europie i co dzieje się na świecie. Tych zagrożeń, które rodzą się w tej chwili w Europie, chociażby z kryzysem migracyjnym. Zdecydowana postawa polskiego rządu, zdecydowana postawa Polski i jasne postawienie tezy, że polityka migracyjna, ten kryzys migracyjny może być rozwiązany tylko i wyłącznie poprzez pomoc humanitarną tam na miejscu i rozwiązywania problemu tam, gdzie one się rodzą. Przez wzmocnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej przynosi efekty, przynosi owoce, dlatego że dzisiaj większość państw Unii Europejskiej właśnie taki punkt widzenia zaczyna prezentować. Można powiedzieć zbyt późno, ale z drugiej strony można powiedzieć też i nareszcie, dlatego że dzisiaj polska polityka zagraniczna, przede wszystkim polska polityka unijna jest bardzo obserwowana, ale z drugiej strony Polska jest państwem, na które właśnie patrzy się, biorąc pod uwagę to zdanie, które płynie z Warszawy. To jest ważna wiadomość, ponieważ do tej pory przez ostatnie 8 lat byliśmy raczej konsumentami takiej polityki zagranicznej, która była przygotowywana przez w innych stolicach. Dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy tę politykę zagraniczną serwują. Warto też mówić o naszej roli w ramach w regionie, o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. V4 jest dzisiaj poważnym graczem na arenie międzynarodowej, poważnym graczem na arenie unijnej. I dobrze, dlatego że warto bardzo głośno upominać się o rozwój Europy Środkowo-Wschodniej. I rola Polski, rola Grupy V4 w budowaniu dobrego klimatu wokół rozwoju właśnie tego naszego regionu jest tutaj nie do przecenienia. Musimy też przypominać o bardzo ważnym wydarzeniu, które Polacy ocenili jako najważniejsze wydarzenie tegoroczne, czyli o Światowych Dniach Młodzieży. Przede wszystkim chcę tutaj podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się organizacyjnie w przygotowanie tego Święta Młodości, Święta
wartości tego wielkiego wydarzenia, tego, że mogliśmy dzisiaj możemy powiedzieć, że to było wydarzenie, które nie tylko było